częściej zauważyć, co ją cieszy, a co męka, czy w niej radość, czy udręka. Wszystkim raźniej by nam było i przyjaźniej by się żyło, więcej ciepła zrozumienia, a nie rozów od niechcenia. Gdy każdy z nas uwierzył, że kto starszy więcej przeżył, dajmy wiarę tej mądrości, by w ich sercach spokój gościł. To szacunek i gdyby każdy na swej twarzy mógł pokazać, o czym marzy, więcej byłoby szczerości, a na twarzach tych jasności.